Siemanko, Artur Wilanowski dla Fansportu, ze mną Filipek, siemano. Siemaneczko wszystkim. Piona. I gratuluję po zwycięskiej walce, pierwsza runda, tak więc szybka akcja. Szybka akcja i idziemy na after. Powiedz, trafił cię parę razy tymi prostymi, sam to powiedziałeś też będąc w oktagonie. Tak. Nazwałbyś to, że to była jedna z jego lepszych walk Daralwa? No na pewno, jakby wiesz co, te proste nie robiły na mnie wrażenia, bardziej mnie trafił pod brudkiem, o jednym. Nie był on taki mocny, żebym się zachwiał, ale poczułem go. Czyli było to jakieś zaskoczenie dla ciebie właśnie? Nie, no szczerze, no kurwa, wiedziałem, że coś musi zrobić w tej walce, bo myślałem, że będzie lepiej kopał, że będzie więcej kopał, że będzie robił jakieś dziwne rzeczy, ale zawalczył tak w miarę taktycznie, tylko że... Przełamałem go w pewnym momencie, nawet pamiętam w którym, jakby kiedy wszedłem mu w tempo lewy na lewy, to już wiedziałem, kiedy, że mu się skończył jakby cały pakiet swoich pomysłów. A różnica wagi był? Nie, czułeś? Nie, to nie miało w ogóle żadnego znaczenia, serio, jakby uważam, że w takich walkach K1 najlepszą robotę robi timing i szybkość. To jeszcze biorąc pod uwagę tą ksywę i to, co wymyślił Darrell F. albo EBEB, nie wiem, pasikonik, jak ci w ogóle podoba się ten wymysł artystyczny? Props. Uważam, że tak jak mówiłem, że Darrell F. powinien walczyć we freak fightach, ale powinien mieć płacone od drugiej rundy. A z kim byś go zobaczył w takim razie? Z Natanem Pierzastą Gęsią Marcanem. Mi przyszło jeszcze przez myśl, żeby z Bonusem. Uważam, że Bonus jest chorym człowiekiem, jakby uważam, że jemu to nie służy, jakby nie wiem, czy widziałeś, co on wypisywał ostatnio, ale no, jakiś czas to są takie brzydkie rzeczy, uważam, w sensie, że nie świadczące dobrze o psychice. Czyli nie uważasz, żeby warto było dawać atencję takiej personie? Znaczy, to nawet nie chodzi o atencję, jakby uważam, że jemu internet przede wszystkim szkodzi, więc uważam, że dla niego to jest złe, on powinien jakby leczyć się, mieć normalne życie, spokojne, z dala od fleszy, bo bo nie robi to nic dobrego dla niego. Poruszyłeś też kwestię właśnie Daralwa i Natana. Jakie ty masz zdanie w ogóle o Natanie? Ja go lubię. Jakby serio ma wyjebane, czy on się kuje, czy się nie kuje i tak dalej. Jeżeli się kuje, to powinien to przyznać. Jeżeli nie, to, nie, to też powinien zrobić te testy, ale to ja go prywatnie lubię. Jakby pokazał fajną walkę, pokazał charakter i tyle. Dymił na konferencjach, miał jaja coś powiedzieć Piotrowi Szelidze, więc kurwa. No to jaja musi mieć dosyć duże, ale nie sprawdzaliśmy. No to racja, jest w tym coś. Teraz mi mignęły po prostu sceny z ważenia jakieś i nagrywania, gdzie co niektórzy mogli zobaczyć czyjeś jajka, ale nie wnikajmy w to. Twoim kolejnym przeciwnikiem, no moim zdaniem jest to w jakimś stopniu wyzwanie, przynajmniej kondycyjnie na pewno. Jak ocenisz Roberta? Fajny człowiek, jakby uważam zajebisty sprawdzian charakteru, ale uwierz mi, że jakby K1 to nie jest triatlon. Ja mam bardzo dobrą kondycję, ja bardzo lubię się bić i nie boję się wchodzić w wymiany. Uważam, że Robert Karaś będzie miał ze mną bardzo ciężką przeprawę. Waga 6,8 to jest dla mnie naprawdę idealna waga. Zajdę do tego dietą, nie będę robił żadnych wanien. No to 3 kg chyba tak, tylko, nie? Tak, no 4 to jakby, okay. Bo 71,8. Bardzo go szanuję jako człowieka, ale będzie miał ze mną mocny pojedynek. Biorąc pod uwagę, nie wiem, czy planujesz wymyśleć jakiś performance, czy nie, ale podejrzewam, że na tych konferencjach chyba z nim, no to będzie dosyć spokojnie. Powinno być dosyć spokojnie, ale coś śmiesznego wymyślę, żeby było ciekawie. Okej. Okay. Odnośnie jeszcze Roberta Karasia i tej walki, czy już wiadomo, jaki jest termin tej walki? Luty. Okej, okay, chodzi mi o to, że wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, że walczysz co roku i uważałeś, że to jest bardzo rozsądny termin walczyć co roku. Skąd taka zmiana w takim razie? Podpisałem nowy kontrakt, zarobię za ten kontrakt, nie wiem, ze 3 albo 4 razy więcej niż kurwa za swoje poprzednie walki. Jakby dla mnie to jest praca i tak dalej. Praca, którą lubię, nigdy nie chciałem pracować na etat. Mogę zarabiać pieniądze z Freak Fightów i dzięki temu boostować swoją muzykę, będę to robił i wiesz, to jest zajebista faza, zajebista zajawa i no i po prostu się temu poświęcę, wiesz, skończyłem studia, nie chcę iść do normalnej roboty i tak dalej, to jest moja robota, żeby jak najlepiej się pokazywać we Freak Fightach, na konferencjach i najlepiej w klatce i taka to zmiana. A kiedy uznasz, że masz tego dosyć? W sensie, co będzie takim wyznacznikiem tego, że powiedzmy osiągnąłeś we Freakach wszystko, co mogłeś? Myślę, że czegoś takiego nie będzie. Jakby będą tylko kolejne nowe wyzwania i kiedy powiem po prostu sobie, kiedy uznam, że dość, to po prostu sobie powiem dość. No. Na pewno zajebistą fazą jest, że mogę się zmierzyć z kimś takim jak Robert Karaś. No, dla mnie jest to niesamowita persona, tak. Muszę przyznać i dosyć imponujące. Chyba zestawienie jest ciekawe, prawda?
ciekawe. W sensie mam takie wrażenie, że możesz być jednak właśnie tym faworytem, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że ta psycha jest po jego, nie wiem, no wiadomo, biorąc pod uwagę ten ból, który musi znieść w ogóle, to robi takie bardzo duże wrażenie przynajmniej na mnie i to powoduje, że chciałbym zobaczyć, jak to się właśnie zakończy w tym oktagonie, no bo jeszcze nie miał okazji tak naprawdę zawalczyć. Nie miał, ale uwierz mi, jakby ja też mam mocną psychę, ja też jestem odporny na ból, trenuję w Pancerze Wrocław, to jest bardzo mocny klub stójkowy i tyle, co ja sparingów miałem jakby przed tymi walkami. Szczerze uważam, że Robert Karaś nie jest w stanie nadrobić tylu sparingów, które ja robiłem, bo ja jestem gościem, który nie lubi robić worów, nie lubi robić techniki, ja lubię się napierdalać. Zawsze musiałem się napierdalać i no i tyle. No i wiesz, jakby bardzo mocno go szanuję, ale jestem też pewny siebie w tej walce. Walki nie są ci obce, nawet na gołe pięść. No, może nie jest to coś, czym się chwalę, ale no wiesz, no wiele razy musiałem jakoś się bić. Zawsze ktoś miał jakieś pretensje i tak dalej do mnie, zawsze ktoś chciał się napierdalać, zwłaszcza jak byłem na studiach, więc no tak było. Często zadawałem pytania gromdziarzom właśnie, jaki jest ten ich wynik, powiedzmy, uliczny. Jak to wygląda u ciebie? Jest ten bilans bardziej dodatni, ujemny? Bardziej dodatni, ale też wiesz, no parę razy dostałem w pierdol i przekopkę. Wiem, z czym się to je. No. Dobra, myślę, że ciekawym akcentem zakończyliśmy. Dzięki wielkie i życzę udanego aftera. Dziękuję bardzo. Tobie. Dzięki. Też.